Co tam o Xigu będzie? Tymbak pomarańcza broskwinia. W zakupie ma na przykład takie informacje, że jest bez konserwantów, że ma mniej cukru, że mamy dużą dwulitrową butelkę, że mamy dbać o naturę i to i wyrzucić butelkę po wypiciu, skład produktu, jaki kod kreskowy i jeszcze mamy takie informacje, że produkt się przetwarza. I ma napisane, że w środku znajdują się aż 2 litry. A w lutym macie datę końca świata. Więc tak, teraz możemy przejść do odkręcenia i nalania produktu. Więc tak, teraz możemy przejść do przetestowania produktu. Mam taki naturalny pomarańczowy smak. Bardziej się przebija smak pomarańczy niż broskwini. Ale jest to naprawdę smaczny. Ale ktoś był ciekawy, na zakręty pisze: lubię cię właśnie takiego. Więc tak, tutaj macie cenę. A jest to jedyne 4,99. Aczkolwiek tutaj macie plusy. Do plusów mam zaliczyć naturalny, owocowy smak. Aczkolwiek tutaj macie minusy. A do minusów mam zaliczyć to, że po tym soku będzie wam się odbijać. Więc tak, teraz możemy przejść do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt sugeruje dużą, ale zasłużoną ocenę 8 na 10. Pina się to koniec i pa pa!